cyklu podsumowań piłkarskiej jesieni rekordzistów gościmy w naszym studiu, zaimprowizowanym studiu, trenera trzecioligowców Dariusza Mrózka. Taka niejednoznaczna była ta jesień, pamiętając, że w wykonaniu pańskich podopiecznych, ale o tym za moment. Na wstępie, jeśli pan pozwoli, zapytam o zdrowie zawodników po zakończeniu rundy. Witam państwa. Jeżeli chodzi o zdrowie zawodników, to mamy niestety dwie poważne kontuzje. Chodzi o Marcina Wróbla i Mateusza Glenia. Obydwaj doznali ich w trakcie sezonu. Są już po zabiegu i rehabilitują się. No niestety są nikłe szanse na to, żeby rozpoczęli z nami okres przygotowawczy od samego początku. Czyli raczej nie spodziewać się ich przynajmniej na początku rundy wiosennej? Na pewno nie. Na pewno nie. Myślę, że w połowie rundy jest szansa, że któryś z nich się pojawi na boisku. Trenerze, pomówmy o kwestiach boiskowych. Odważnie wprowadzał pan młodzież w minionej rundzie. Stąd takie wahania dyspozycji formy? No, myślę, że tak. No, problemem młodych zawodników jest to, że właśnie nie potrafią stabilizować formy przez dłuższy okres i myślę, że to było głównym powodem. No, na pewno cieszy to, że coraz więcej tej młodzieży wchodzi do pierwszego zespołu i udanie rywalizuje z zawodnikami starszymi. Ale czy nie było tak, że ten balans między, nazwijmy to, starszyzną, graczami doświadczonymi, rutynowanymi, a młodzieżą został trochę zachwiany? Myślę, że nie. Uważam, że ci młodzi, którzy akurat grali w danym momencie, prezentowali nawet wyższą formę od zawodników bardziej doświadczonych. Każdy medal ma dwie strony. Jedna, ta jaśniejsza, to niewątpliwie pozycja w programie Pro Junior System, wyłączywszy z tej rywalizacji zespoły rezerw, rekordziści są aktualnie na pierwszym miejscu. Natomiast miejsce w tabeli, strefa dolna stanów średnich, jakby to powiedzieć za komunikatem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachwytu nie wzbudza. No, jestem rozczarowany, myślę, że nie tylko ja, myślę, że zawodnicy również tym, że ta ilość punktów jest taka, a nie inna. Uważam, że spokojnie te 4 do 6 punktów powinniśmy mieć więcej. No jest jak jest, trzeba niestety się z tym pogodzić i pracować nad tym, żeby następna runda była zdecydowanie lepsza. Czy możemy już mówić o tym, że rekordziści zrozumieli sposób, pomysł na grę trenera Dariusza Mrózka? Myślę, że tak. Wygląda to coraz lepiej. Są zawodnicy, którzy się do tego ewidentnie przekonali. Cieszy mnie to, że sami między sobą rozmawiają i widzą te elementy, które ewentualnie przegapiają i które ja chciałbym, żeby były egzekwowane w czasie gry. Gdyby pan miał wybrać ten jeden najlepszy mecz w wydaniu biało-zielonych w minionej rundzie, to byłby to? Ciężko mi wybrać jeden mecz. Wybiorę 3, powiem szczerze. Proszę uprzejmie. Myślę, że z Kluczborkiem u siebie, z Zagłębiem Lubin. Wyjazdowy? Wyjazdowy, tak. No i mimo wszystko niekorzystnego wyniku, w sensie zdobytego tylko jednego punktu, mecz ze Ślęzą Wrocław. A mecz do zapomnienia? Tu też wymienię kilka. Niestety. Niestety, tak. No na pewno mecze wyjazdowe z Miedzią, z Gorzowem Wielkopolskim. No i ten niedawny z Fotohigieny Gaś. Myślę, że to były nasze najsłabsze mecze. Czy zajdą zimą zmiany w kadrze zespołu? Myślę, że na pewno, ale myślę, że będą to zmiany kosmetyczne. To wspomnijmy na koniec naszej rozmowy o zimowych przygotowaniach do rundy rewanżowej. Tak, na razie jeszcze trenujemy, więc jesteśmy w okresie przejściowym, w okresie roztrenowania. Trenujemy do 13 grudnia. Od tego momentu zawodnicy będą mieli urlopy i spotkamy się 7 stycznia. Zaczniemy dwoma treningami wprowadzającymi i taką prawdziwą pracę zaczniemy od 9 stycznia. Zatem życzymy pomyślnej realizacji planów, zdrowia nade wszystko, na biało-zielonej młodzieży okrzepnięcia, tak abyśmy nie drżeli wiosną o rezultaty z udziałem meczów z udziałem rekordzistów. Dziękuję w ich imieniu.